łącznie 109,60 ta trawka ma. Maksymalny traf, to jakie to mogło być? Jeden segment, jeden traf, tak? Znaczy to jest 7. W sumie 7, ale jeden tak. Jeden, no jeden pas, nie, załóżmy, czy jedna trafa. To jest 25 to... maksymalnie może być, bo to nie, słyszałem, że... Nie, to jeden, tutaj 15-40. Aha. 15 metrów, 40 centymetrów. Natomiast maksymalne, które to były, oczywiście były też przepisy, tam nie usłyszałem o tym przepisie, długości tratew na kanale wynosiły 150 metrów. Nie dłuższe były. Jedno, one czy było im dłuższe. Chodzi o długość, no bo to zresztą z różnych powodów, o których trudno mówić, tam jest dużo różnych mangrów i tak dalej, ale jednostka 25-metrowa, maksymalnie 25-metrowa może być. Gdybyśmy mieli dwa, no się już nie mieściło, bo byśmy mieli prawie 30, no. I ten ogień coś... Przepraszam, 14-40, jeden tapel ma. Także dwa razy to byśmy nie zmieścili, więc albo szło jeden tapel i jedna łódka, przeważnie tak było. Że tak mniej więcej szło. Nie wiem, czy Państwo wyobrażenie o tej tracie jest takie same, jak teraz to widzicie, czy też nieco inne. To jest żywy organizm, który potrafi sam pływać, nie potrzeba. Oczywiście, gdy woda płynie, żadnego polownika my nie mamy. Do Zulanowa, przypuśćmy, płynę do Gdańska, to jest 27-28 dni. Bez pomocy. Oczywiście w jednym, w dwóch przypadkach. Jeden to jest między Płockiem a Włocławkiem, bo woda nie płynie. Czyli nie ma wody, jak u nas mówią, i już jak wchodzimy sobie na śluzę przy Galinę, no to już tam, no to nas już holują na Motławę. No to tam już tam też woda nie płynie. To są dwa. A tak to w zasadzie jesteśmy niezależni, zupełnie niezależni od innego napędu. Oczywiście są urządzenia hamująco-sterujące, o których tam wspomniał Sławek, te skrzynie, które są śryki różnego rodzaju, większe, mniejsze i tak dalej. Potrafimy przejść z jednego miejsca rzeki na drugie, obalając się, czyli tam postawimy szryka na głowie i tym wiosłem dochodzimy do pewnego momentu i wtedy tam go wybijam i wkładam tutaj. Natychmiast woda mnie ustawia gdzieś na środek rzeki, po czym jeszcze jeden manewr i już jestem na miejscu. Albo wykonuję kilkakrotnie ten sam manewr, bo aż dojdzie do pewnego celu. Zresztą tutaj nie ma przeszkód na torze wodnym, a na rzekach, proszę Państwa, to jest... Dzisiaj rzeki polskie są nieuregulowane, przez to piękne, ładne, ale jeszcze w czasie okupacji niemieckiej na wodach się coś robiło. Umocnione brzegi były. Dzisiaj się robi tylko tam, gdzie coś jest, działa, gdzie jakaś przerwa w wale albo coś takiego. Ogólnie biorąc, ingerencji nie ma. Z jednej strony to piękne jest dla niektórych, ale dla nas stanowi utrudnienie, bo przyznam się, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Ale sobie wykorzystujecie fajno, wykorzystujecie tą taką naturalny charakter i w ogóle naturalne jakby prawa fizyki. Tak, prawda? Właśnie. Czyli jakby to też jest rodzaj takiej symbiozy. Nie, no to wie pan, no tutaj to są ludzie, którzy to lubią, bo gdyby, wie pan, jak ale ktoś, i czują. No, i czują. No, tak, no. Od lat pływają, no to nie są przypadkowi zupełnie ludzie. Czasami się zdarza, że ktoś jest przypadkowy, ale słyszeć było tego Fryca, który był zafascynowany tym, bo to dla mnie najważniejsze są tym wszystkim ludzie. Ja tak, naprawdę, to prawda. Zwiedziłem wiele miejsc i no jak to powiedzieć, no niekoniecznie za własne pieniądze, no tam czy ówdzie tam jestem gdzieś zapraszany i za każdym razem uważam, że pasja to jest ogromna ważna rzecz w życiu i dzieciom powtarzam swoim, ale i obcym, bo pływam, rób coś z pasją, czasami trudno do nich dotrzeć, ale niech zbierają znaczki i tak dalej, po czym spotkają takich samych fascynatów, będzie się im łatwiej żyć. I dlatego mówię, to nie da się zrobić tego bez pasji. Dobrze Sławek powiedział, my jesteśmy tutaj, ja mam działalność gospodarczą, to jest dla mnie najlepszy czas na robienie pieniędzy. Żona też i żona na przykład robi, nie wiem, no, mamy kulinaria, więc tam podaje i tak dalej, mam catering. Więc no ale może odwiedzimy ja jestem w takim wieku, że ja nie muszę się dorabiać. Więc dla mnie to było szalenie ważne. Przez tyle lat żeśmy o to walczyli, no chyba 6 albo 7. Pierwszy raz będąc tutaj. I bez Sławka by się tego nie dało zrobić, to nie ma o czym mówić, bo zbyt duże opory były. Ale to nie mam pretensji do tych ludzi, bo oni, co jest nieznane, to ludziom dla nich to jest takie... No właśnie. Ja też muszę przyznać, że gdybym taką konferencję odwiedził wcześniej, to też o kilka osób siwych Sławek miał mniej.
No właśnie. Bo ja też mu wydawałem pozwolenie. Aha, ja nie wiedziałem, to też jest. Ja przepraszam, ale nie. Wody polskie. O, to tutaj mam, mieliśmy problem. Ludzie się boją pewnych rzeczy. No jak nie znają, no to mają obawy. Czy sobie my poradzimy? Tu jest duży ruch turystyczny. Czy nie będziemy przeszkadzać tym, którzy z tego żyją? I tak dalej, i tak dalej. Ja to doskonale rozumiem. O stan kanału, tak? No, kanał, wiemy, no, nie jest w idealnym stanie. No, więc zawsze brakowało na niego pieniędzy. W tej chwili, żeby go doprowadzić do stanu takiego, no, nazwijmy to przyzwoitego, potrzebujemy 300 milionów złotych. Ale działania, one właśnie powodują, ale, które się zwraca na to my nie jesteśmy, my nie jesteśmy ludźmi przypadkowymi, że to nigdy nie widziałem. Myśmy tutaj na to, nie, na tego nie mówmy, ale... Dwie kwestie. Jedno, to samo to zrzucanie tych hut. Baliśmy się o umocnienia brzegowe w tamtym miejscu. One są w nie najlepszym stanie, dlatego tam też były te oczepy, żeby wykonać... Nie było żadnego oczepu, ja panu powiem, bo miałem jakieś tam oczepy, trzeba było rysunki robić, ale sprawa jest banalnie prosta. Otóż założyliśmy tutaj po zewnętrznej na tych umocnieniach belkę. Na tą belkę przybiliśmy do niej ileś tam tych... Pochylny. Tak. I to i sobie samodzielnie sobie w dodatku doprowadzaliśmy do pewnego miejsca, żeby ich za szybko nie toczyć. I po czym puściliśmy na tą pochylnię i tam nie uderzyło w żadne umocnienie. Nie, ale to jest lepsze jak ten oczep. Druga, no to wiadomo, każde śluzowanie, wejście do śluzy jednostką, która ma umiarkowane jednak możliwości sterowania śluza, czy to, a szczególnie pochylnia, no to były te obawy. Pochylnie są skontrolowane pod drewno. Nie, no, tylko od ilu lat tam nie było. Moi pracownicy nie umieją tam, nie znają się na tym, bo tam już nikt nie został z tych, co jeszcze pamiętają, jak drewno było spalone. Ale proszę spytać tych ludzi, którzy teraz tam pracują, czy jakikolwiek, które jakimkolwiek miejscu słyszymy to tego. Ale ja już wiem, że było wszystko bardzo dobrze. Pan Woś jest naszym przyjacielem od wielu, wielu lat. On zaczynał pracę gdzieś tam na początku, po tych szczeblach kariery. Jak zaczęliśmy wspólnie robić ten film Soczański, to od samego początku. No tak, bo... Najlepiej by było właśnie spytać jego, by panu mniej tych głosów przybyło, bo pan Woś doskonale wiedział, że jak my tam będziemy... Ja od samego początku też mówiłem, jak byłem tutaj, nie przyjeżdżamy tutaj, żeby komukolwiek robić jakąś taką tego, czy utrudniać i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem, generalnie byłem zwolennikiem, natomiast obawy były zawsze. To ja nie mówię, świetna sprawa, PiS. W zeszłym roku był po Wiśle, taki krótki tam też był. W Toruniu tam coś, jakieś zakończenie było, coś nie pamiętam. Ale nie było tratki, to jest festiwal Wisły, ale nie było tratki w tamtym roku. Ale dwa lata temu chyba z Narwią. No ja płynąłem Biebrzą i Narwią, to było dopiero wysoko. I to oczywiście był problem, bo chociaż to są drogi wodne i wymagane są pozwolenia na spław, tośmy tego pozwolenia nie dostali, jednocześnie powiedzieli, że no, możecie sobie płynąć i tak dalej, i tak dalej. I to jest co do czego ja się czułem na Biebrze, nie, na Narwi, to bym dzisiaj pewnie bym się już tego nie odważył, bo były takie momenty, że były prawie na styku, bo jak mam jeszcze piasek, to ja sobie tam poradzę, tam są różne techniki, natomiast jeżeli chodzi o kamienie, to jest naprawdę trudno. Jeżeli ja idę poprzek rzeki i nie mam, i wzdłuż rzeki nie mam, to był problem. I powiem szczerze, że myśmy zawsze mieli doskonały kontakt wcześniej z RZGW, nie było problemów od samego początku. Tylko, że tutaj nas państwo nie znacie, bo gdyby spytać to, co my robimy na Wiśle, to na pewno by nie było problemów na 100%. Mieliśmy pewien problem, oczywiście między... Ja nie artykowałem przy szefie, chociaż mogłem, ale nie chciałem, bo płynęliśmy w 17, 16 roku albo 17 na 400-lecie Ulanowa i wtedy był ten festiwal Wisły i ludzie z Wód Polskich prowadzili cały zestaw tych motorowodniaków, a szlak... A nam nie powiedzieli, że szlak jest źle wytyczony w jednym miejscu i ja myślałem, że skoro już jest tak ta impreza nakręcona, że to idą sobie, oni nie płynęli razem z nami, to ja się włożyłem na miela i 4 godziny żeśmy się tego i to miałem uzasadniony tego, bo ten człowiek, który prowadził, to mógł podjechać do mnie i powiedzieć, słuchaj, tam na tym odcinku, na tym kilometrze zjedź sobie na prawo albo na lewo, no bo ci ludzie 4 godziny to w pocie czoła, to tam nie da się, jak się włoży człowiek na mieliznę, to jest jednak zestaw duży, to by było łatwiej, ale tam jest zestaw duży. Ale ogólnie biorąc, o ile razy byśmy nie płynęli przez wiele lat, zawsze z wielkim szacunkiem dla ludzi, którzy tam pracowali, bo oni pracowali nieraz
ci co wytyczali przez wiele lat, dla nich to też było jakaś pasja, no, tego wytyczania. To jest już trzecie pokolenie. No, to więc, no właśnie, nie niektóry, Polski, no. Bo my Polski jest to 18, ale poprzednik. Nie, nie mam pretensji o nic. Ja myślę, że ci ludzie, co podchodzili z obawą, to przecież nie przeciwko nam, no. Obawy o stan.